Jest to historyczny sukces faktycznie, bo jeszcze nigdy wcześniej żaden Polak w konkursach międzynarodowych nie zaszedł tak wysoko. No i pierwszy Polak, który stanął na podium konkursu Mister Global. Jak się z tym czuję? No przyznam się szczerze, że wiesz, nie, pierwszy dzień po ogłoszeniu werdyktu, dokładnie tydzień temu, to było w niedzielę, czyli w poniedziałek, tydzień temu, jeszcze nie wierzyłem w to. Pamiętam to, jak stałem na scenie i nagle zostałem wyczytany do top 5. Nie usłyszałem najpierw Poland, dopiero koledzy z tyłu mówią Poland, go, go, a ja mówię, co, jest pierwsza piątka, mówię, w ogóle to był szok, dalej to było jak w transie już, odpowiedzi na pytanie, no i wicemister, trzecie miejsce, podium, wróciłem do hotelu, usiadłem ze statuetką i z szarfą i pomyślałem sobie, kurczę, czy to się naprawdę wydarzyło, ale siedzę, mówię, dobra, mam to, rano się budzę, patrzę, stoi na stoliku, no jest to ogromne wyróżnienie też i też praca wielu ludzi też i pomoc wielu osób, które mi w tym pomogły, tak, to nie było łatwe dwa tygodnie, w ogóle ostatni okres nie był łatwy, a te dwa tygodnie zgrupowania to była ciężka praca, no i taka walka z samym sobą, bo marzyłem o top 16, nie wiedziałem, czy się uda, a tutaj drugi wiceminister global, także no jest, cieszę się bardzo z tego sukcesu. To było tak, wiesz, że do człowieka dochodzi to. Jeszcze cały czas się zastanawiałem się potem, czy faktycznie, czy kurczę, jak to możliwe w ogóle, bo no mówię, nigdy nikomu wcześniej się to nie udało, a znając też losy moich poprzedników, którzy jeździli na konkursy, zawsze było sukcesem dostanie się do top 16, a tutaj w Tajlandii, w Bangkoku, w konkursie Mister Global, Polak staje na podium, no, gdzie naprawdę faworyci, kandydaci z innych krajów, no Wenezuela, Brazylia, Hiszpania, jako jedyny Europejczyk byłem w top 5, więc a gdzie Europejczycy byli naprawdę na wysokim poziomie tam, a tutaj taka niespodzianka. Zawsze wszyscy pytają, czy faktycznie faceci sobie też podcinają obcasy, na przykład jak dziewczyny na konkursie, a ja mówię, że nie, tutaj jest coś zupełnie innego, dlatego co jest taką ciekawostką, to że na przykład przychodzili Tajlandczycy, przychodzili Tajowie, bo tutaj do nas do hotelu i wołali na przykład, czy jest Polska, bo chcieli autograf, przychodzili z dużymi zdjęciami, powiedzieli, że obserwują, że są wielkimi fanami, że jest im bardzo miło, że Polska jest w ich kraju. No to było takie też niesamowite, bo jednak ta Polska gdzieś tam była obecna i ci ludzie gdzieś tam kojarzyli, przychodzili, kibicowali, więc to było bardzo fajne.